jest też powiem taki. Jestem Piotreko, żywny. Czuwaj. Witam w następnym filmie, a bardziej w pierwszym filmie z nowej serii, która być może wreszcie wypali jak lepiej niż poprzednie, na przykład odcinki z bazy czy coś w tym stylu. A jest to seria z Randonautiką. Być może komuś tam znana, komuś nie. A jeżeli ktoś nie wie, no to wytłumaczę, że Randonautika to bardzo ciekawa aplikacja, dzięki której aplikacja wykrywa nam anomalie, miejsca w pobliżu, które mogą się dziać tak naprawdę wokół nas. Powiedzmy, ja jestem taki pewien obszar renderowania tych dziwnych obszarów, które po prostu mogą być naprawdę ciekawe i oferują one naprawdę ciekawe przygody. Miałem obszar renderowania ustawiony na 1 km, więc raczej kokosów się nie spodziewam, chociaż mogę się dziwić. I co? Cała rola aplikacji polega na tym, żeby wykryć nam anomalię lub obszar, żeby po prostu jakiś dziwny obszar, który znajduje się w pobliżu. Pewnie jest też część ludzi, która wie po prostu, co to jest za aplikacja i wcale bym się nie zdziwił, ale właśnie mówię to dla tych, którzy nie wiedzą. To jest taki krótki wstęp. Jest też w tej aplikacji takie coś jak moc danego punktu. Jeżeli aplikacja wykryje nam przykładowo jakiś punkt i będzie on miał przykładowo moc 2, to raczej jest szansa, że nie jest to nic ciekawego, chociaż mogę się mylić. Tak, bardzo duży tak jakby stopień tej mocy. Na czym polega w sumie ta moc? Polega ona na tym, na zadowoleniu nas w miejsce, w jakie trafiliśmy. I w sumie to tyle w temacie, więc pójdziemy sobie. Już na samym starcie. Patrzcie, muszę trochę mocniej powiedzieć. Patrzcie, no sarna. To mi rondinowy to chyba nie... O, patrzcie, z pieprza. Czekajcie. No, sarenka. Ogólnie, tak już na samym starcie mówię, że jest to miejsce bardzo znajome, bo jest to miejsce, gdzie chodzę z Kubą i w sumie wczoraj sprawdzałem ten obszar i ogólnie byliśmy tutaj wczoraj, mówiąc o odcinkach, pewnie w innym dniu, tak jakby. I co? I po prostu bardzo się zdziwiłem, bo sama anomalia zaszła gdzieś mniej więcej na środku tego pola. I co jest bardzo dziwne, to że tutaj od razu była sarna, która się tak z dupy pojawiła, bo gdy tu przyjechałem, na pewno jej nie było. A jak była, to gdzieś skryta. Tylko kurde, ja się o tym rower boję. Więc zaczniemy sobie naszą przygodę, tylko musiałbym go gdzieś dać w krzaki, żeby później go znaleźć. Dobra, powiedzmy, że jest skryty jakiś. No nie jest to jakaś dobra kryjówka, no ale ogólnie sama anomalia została wykryta mniej więcej gdzieś na tym polu, a dokładnie gdzieś na środku. Musimy sobie chwilę iść, co prawda, bo na pewno tutaj tego nie będzie, bo to miało być gdzieś dalej. Ale mam nadzieję, że znajdzie mi to coś, z czego będę zadowolony. Ogólnie o co chodzi z tą mocą? Tak naprawdę Randonautika jest zaliczana do top 10 najniebezpieczniejszych aplikacji w historii. To oczywiście w Polsce może nie ma jakiegoś znaczenia, ponieważ tak naprawdę na starcie mówię, że te niebezpieczne znalezione rzeczy, to jest głównie w Ameryce, a nie u nas w Polsce. Chociaż w Polsce też znajdowali bardzo dziwne rzeczy. Więc mogę... O, to jest chyba jakiś... Co to jest? To kwiatek. To jest czyjeś pole, tak a propos. Więc mogę się jeszcze zdziwić. Sama moc tej anomalii, którą teraz wykryłem, jest na poziomie 2, czyli jest to raczej słabe. Chociaż ja twierdzę, że w ogóle jak coś znajdę, to już będzie mnie jarało. Tylko mam nadzieję, że to nie jest tak, żeby mnie tutaj ktoś widział. Nie wiem. Po prostu pójdziemy sobie. Tak a propos, kolejny odcinek sam, bo oczywiście kryzys kamerzysta, w sensie no, już świstak kiedyś kamerzysta, już nie chcę za bardzo nagrywać. To też mogliście zobaczyć na odcinku z Kubą, że go tam nie było, bo oczywiście nie, albo mu się nie chce, albo nie ma czasu. Ja wiem, że są wakacje i on może też chce robić inne rzeczy, ale naprawdę szkoda, bo mogłoby coś być z nim nagrane. Przede wszystkim mój cel wyprawy to jest to, żeby tutaj chwilę pochodzić i zobaczyć, czy coś tu jest. Bo powiem wam, jeżeli nic nie znajdę, to wcale też nie będę... Jak coś znajdę, to będę podjarany, ale jak
nic nie znajdę, to też nie będę wcale zły, bo jest to poziom mocy 2. Wysoki poziom to się zaczyna tak od 7-6, więc może być ciekawie, ale zarazem może być też i nieciekawie. I wydaje mi się, że to może być już gdzieś tutaj. Nie wiem, muszę chwilę popatrzeć, jak tu jest gęsto. Ktoś mnie uzna za wariata, że ja chodzę na środku pola. Czyjegoś jeszcze, nie mojego. Chyba się na burzę zbiera. W ogóle jest dość już późno i specjalnie taką godzinę wybrałem. Jeszcze na coś natrafię. Chociaż bardzo nie obraziłbym się, gdybym, tak jak mówiłem, gdybym nic nie znalazł, bym się nie obraził, bo jest to poziom mocy 2, więc być może jest też szansa, że tu nic nie będzie. To się może coś być, ale może to być coś, co na pewno nie będzie w moich oczekiwaniach. Bardzo bym się podjarał, gdyby tutaj na przykład w jakąś zdechłą sarnę w tym polu wykryło. To jest bardzo możliwe, bo to mi najbardziej przychodzi na myśl, co by mogło mi w ogóle wykryć. Bo to wiecie, może, jak wam mówiłem, może wykryć prawie wszystko. Ludzie znajdowali od walizek wypełnionych pieniędzmi, tak z dupy, po jakieś dupne opuszczone szpitale, o których naprawdę tak nikt nie wiedział. Tak więc pula możliwości jest ogromna. Chociaż wiecie, to jest Polska, więc tu gówno jest i być może tutaj też nic nie będzie. Tak chodzę na środku, bo miejsce, które mi wykryło, jest tak jakby... O, tu jakieś... Patrzcie, tu jest takie miejsce. Takie miejsce jakby... Nie wiem, dziwne. Widać, że tu ktoś szedł, ale no... Co zrobić? To jest chyba fasolka, patrzcie. Tak, to jest fasolka. Może dobra, czekajcie, spróbuję otworzyć. To się fasolka, fu, groszek. Kurde, no ale ja się znam, wiecie. Ja myślę, że to jakiś rzepak, chodź. Dziwne, że dopiero teraz się skapłem. Chodzę tutaj nie przypadkiem tak na środku. Powiedzmy na środku, bo jest to miejsce, gdzie wykryło mi właśnie anomalię. Pochodzimy tutaj chwilę. I nie, to nie wszystko, bo jeszcze będzie miejsce drugie. Też tam pojedziemy, bo mam czas w sumie. Tak więc ogólnie jak coś znajdę, to wam to po prostu nagram. Widzimy się za chwilę. Udało mi się dziwnym trafem włączyć aplikację z tego, że ja po prostu nie doładowałem sobie internetu i w praktyce powinienem go nie mieć. W teorii w sumie też, więc nic nie mówiłem. Dziwnym trafem udało mi się włączyć aplikację i okazuje się, że nie jestem w tym miejscu, w którym powinienem, chociaż jeszcze sprawdzę i wam powiem. Zajdę dokładnie w to samo miejsce, w którym byłem. Widzimy się za chwilę. No i co? I jestem w miejscu dokładnie tym, którym powinienem być. I co? Jestem dokładnie na tak jakby czubku tego punktu, tej anomalii. Chociaż tak jakby obszar jest większy, który tam trzeba zaorać, to jedynie co udało mi się znaleźć, to że kolejna sarna i chyba, nie, dwie sarny leciały do lasu. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy tak miało być i że to miało mi wykryć, ale nie wiem, pochodzę tutaj jeszcze pół minuty, a być może tutaj nic nie ma. Dokładnie tutaj miałem być. No i co? No i dupa. Ale w sumie z jednej strony jest to tylko promień, moc druga i chyba druga, nawet nie połowa, tak jakby. Więc co? To było wszystko. Pojedziemy sobie w jeszcze jedno miejsce. Mam nadzieję, że tym razem coś znajdę. Tam są domy za chwilę, więc ja nie chcę tutaj za bardzo stwarzać pozorów. Wsadzę tutaj telefon i poobserwuję, nie wiem. Znajdę coś. Kurde, tutaj pierdolę. Czekajcie. Nie, nic tak nie znajdę. To chyba po prostu mieć obalony, że coś tutaj jest, bo... No tak jak mówię, to była druga moc, więc można wybaczyć, ale... Czekajcie. Co to jest? Ja wiem, że to może być śmieć, ale... Pewnie śmieć. Bo już się podjarałem. Tak swoją drogą... Jeszcze poszukam, kurde, nie chcę, żeby oni wyszli, ci ludzie, bo... Tam są domy, tak jakby... Ach, no nic, tutaj chyba nic nie ma. Pojedziemy w jeszcze jedno miejsce, może coś znajdę. A mam nadzieję, że coś znajdę. Chyba, że będzie jeszcze w miarę jasno, to pojedziemy w jeszcze jedno. Kurde, patrzcie, ja tam rower zostawiłem, tam daleko. Ja tam teraz mam iść. Ach, zajdę do roweru. Znalazłem coś, chociaż nie jest to na pewno to, czego byście oczekiwali, to powiem wam na początku coś. Kiedy tutaj przyjeżdżałem,
Była czysta droga, tak naprawdę nic nie było. Jechałem sobie jak gdyby nigdy nic, po prostu jak normalny obywatel. Teraz wracam i spotykam takie coś. Na środku drogi leży sobie żubr. No ja wiem, że to może brzmieć śmiesznie, ale dlaczego i po jaki grzyb ktoś by miał zostawiać żubra na środku drogi? Szczerze wam powiem, jestem bardzo zdziwiony, bo nie słyszałem nikogo, żeby tutaj chodził. Ja wiem, że ja byłem trochę dalej, to się rozumiemy, ale tutaj przyjeżdżałem dokładnie tą samą drogą i żeśmy wczoraj tą samą drogą też szli z Kubą. Oczywiście odcinek jest wylepiony w innym dniu. Nawet nie w miejscu, w którym byłem, była jakaś anomalia, bo to, wiecie, bo to wykrywa punkt i taki obszar na fioletowo, który jest tak jakby podejrzany, tak powiem potocznie. Przyjeżdżałem tutaj, tego żubra tutaj nie było, a tu jest jakiś, tu jest jakaś flaszka. Zobaczymy choćby, czy tam coś jest. Pusta. No, nie będę wam pokazywał, bo to promowanie alkoholizmu. Bardzo zdziwiony jestem. Myślałem, że nic nie znajdę, a tu jednak. I co prawda oczekiwania się spełniły, ponieważ aplikacja wykryła nam coś właśnie na takim poziomie. Coś, co nie jest zbyt interesujące, ale jednak coś jest, bo jest to puszka, która tak z dupy sobie jest. Nikogo tutaj nie ma oprócz mnie. Tu jest pustka. Kto by miał zostawiać żubra? O mnie był totalnie pusty, bo tam jeszcze trochę było, ale ja tak powiedziałem już ogólnie, że raczej pusty, nie? Tam jeszcze trochę było, jakby ktoś nie dopił czy coś. Po jaką cholerę leży tam ta puszka? No i tak się okazało, że jesteśmy w miejscu drugim. Jest to już ciekawsze miejsce, bo jest to, o co prawda to też jest na obszarze zabudowanym, bo zaraz tam też jest, no co prawda może nie jakaś wieś, ale kilka domów po prostu. Co jest bardzo interesujące, to że jest blisko wyrw, a wyrwy są tam. Musiałbym trochę iść, może z 300 metrów, ale bym w końcu zaszedł. Co jest bardzo interesujące, to że to miejsce, to teraz idę, jest na poziomie aż 5 mocy, co czyni, że tam może faktycznie coś być i takie mam założenie. Więc co, nie przedłużając, po prostu idziemy sprawdzić. Więc jesteśmy sobie w miejscu, dokładnie na samym czubeczku wykrytego punktu. I co ciekawe, coś jednak znalazłem. I może tutaj was mogę rozczarować, bo nie jest to coś, co zasługuje na aż 5 mocy, a jest to to. Właśnie problem jest z rozwiązaniem tego, co to jest tak w ogóle. To wygląda jak, kurde, co to jest? Jak wam to, co wam to przypomina? Nie wiadomo, co to jest. To wygląda jak jakieś... To wygląda przede wszystkim jak jakiś rozwalony grzyb, ale mogę się mylić. Ale w sumie tak z drugiej strony, czy o tej porze roku rosną... To wygląda jak kania, ale czy o tej porze roku rosną kania? Jeszcze się upewnię, czy stoję na pewno na środku, bo jednak nie wiem, bo to... przypominam, że to zaznacza takie punkty na środku, ale również wykrywa obszar wokół. Pochodzę tutaj chwilę, może jednak coś mi się uda znaleźć. Kwiatki, ładne kwiatki. Już jest w ogóle trochę ciemno. Tak przejeżdżałem przez te wyrwy, to coś tak nie było zbyt jasno. Nie wiem. Przypominam, że to, co znalazłem, tylko wygląda jak grzyb, bo nie wiem, co to może być. A tutaj jest jakaś droga w ogóle. Nie wiem, czy... Kurde, co tu może... Ja tu chyba nawet nigdy nie byłem. Ło! Się zestrałem. Tutaj takie obniżenie. No nie, tutaj wygląda jakby tu nic nie miało być. Chociaż mnie ciekawi ten krzak. Co tam? To jest chyba czeremcha. No tak, no to chyba... Że mogę się mylić. Nie wiem, co to było. Czekajcie, może to znajdę. Nie chcę się tego szukać tak w sumie, bo to... Ogólnie się rozczarowałem, że wykryło mi obszar o aż 5 mocy. A wcale nie wygląda jak 5 mocy, a jak kurde na minusie chyba. Nie wiem, może tak to miało być. O kurde, ale dobrze przez telefon widać. Czy coś tutaj znajdę? Nie wygląda. Nie wiem. Jeszcze zobaczę, gdzie jest konkretnie punkt. Może jednak... A może... No nie wiem. Że mnie bardziej zszokował punkt,
który miał moc 2 niż punkt, który ma prawie 2 razy więcej i jeszcze trochę. 5 dokładniej. Rozczarowany jestem, bo to wygląda tylko jak po prostu coś no, nie stwarzającego pozory. Chyba, że to faktycznie o to chodziło, a to ma dużo większą tajemnicę, to co znalazłem. A nawet jak ma, to za bardzo nie chcę jej znać. Bo może być dziwne. O, znalazłem tu coś. Czekajcie, może to dotknę. Twarde, to są kości chyba. Tak. To są kości. Po prostu już są stare jak... Stare jak dwa światy. Ale jest to kość, tak. Myślałem, że jest to... Bo ma takie trochę jakby rurki czy takie blaszki, powiedzmy, bo nie wiem, czy dobrze mówię. Ale czy to jest to? No nie. Tak więc ogólnie to by było chyba wszystko. Dzisiaj na początku 2 punkty. Postaram się jeszcze gdzieś wyciągnąć, nie wiem, z Karolem, z Kubą. Bo akurat, no, Kubę, powiedzmy sobie szczerze, bardziej to interesuje. Ale może jednak, nie wiem. Kolejny odcinek sam niestety. Chociaż ja wam powiem, mi się fajnie nagrywa samemu. Nie jestem jakimś tego niezwolennikiem, choć wolałbym, żeby zawsze odcinki były tak jakby taka więź z kolegami, niż kurde introwertyk ja sam nagrywać. Idziemy sobie do wyjścia i się pożegnam. Bardzo ciekawe miejsce, ale nie jest to to, co bym chciał. Nie, to jest chociaż... Nie, to jest liść, kurde. Już wszystko widzę tutaj, normalnie wszystko. I ciemno jest, bo tak jakby na burzę się zanosi, ale... I lubię takie pogody. Fajne. Fajnie jest. Ty, a tego nie widziałem. Ty, pierwszy raz to widzę. Ty, tego nie widziałem jeszcze. Wow. Wygląda na to, jakby ktoś tutaj coś chciał sadzić, ale... Tego nie widziałem. To widzę... Kurde, dobrze, że nie przerywałem, bo... Nie wiadomo, ile mam miejsca w telefonie, a... Kurde. Nie, no dobra, to jednak zwracam honor, ale co wam to przypomina, bo ogólnie... Ej, dziwne jest to... Dziwne jest to, że wokół jest zielsko, trawsko i w ogóle. A tutaj jest takie wykoszone, no nie wiem. Nie rozumiem. Tak więc ogólnie, jeżeli sam odcinek wam się podobał, tak a propos tutaj są wyrwy, a tam było to blisko dość. Jeżeli sam odcinek się podobał, zostawcie łapę, subuj, pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach z tej serii i w ogóle na nerwowcu. Tak więc na razie, pa!